Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawy Hotelarstwa. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Współczesny turysta przywiązuje bardzo dużą wagę do dbałości o jakość życia i coraz częściej wybiera produkty i usługi jak najlepiej odpowiadające jego oczekiwaniom. Jakość staje się głównym instrumentem konkurowania na rynku. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu usług oraz ułatwienia turystom wyboru miejsc noclegowych wprowadzono kategoryzację bazy hotelarskiej. Szczegółowe wymogi kategoryzacyjne dotyczące sklasyfikowanych w ustawie o usługach turystycznych obiektów hotelarskich w Polsce zawierają Załączniki do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku, Dziennik Ustaw nr 188, pozycja 1945 z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Dziennik ustaw z 2011 roku nr 259 pozycja 1553 zmieniające rozporządzenie wcześniejsze. Przepisy rozporządzenia dotyczą przede wszystkim standardów wyposażenia oraz wymagań higieniczno-sanitarnych, określają także zakres usług obowiązujących w poszczególnych kategoriach zakładów. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych kategorii obiektów hotelarskich podzielono na grupy: zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia, izolacje i urządzenia techniczne, podstawowe elementy dotyczące funkcji programu obsługowego i użytkowości obiektu. Część mieszkalna. Oferta usług podstawowych i uzupełniających. Inne. W Polsce obiekty hotelarskie posiadające kategorie od 1 do 5 gwiazdek to hotele, motele, pensjonaty i kempingi. Obiekty posiadające kategorie od 1 do 3 to schroniska młodzieżowe i domy wycieczkowe. Schroniska i pola biwakowe należą do obiektów niekategoryzowanych. Kategoryzacja w Polsce nie jest obowiązkowa, niemniej jednak coraz więcej właścicieli przedsiębiorstw hotelarskich stara się o nadanie swojemu obiektowi określonej kategorii. Świadczą o tym statystyki mówiące o rosnącej z roku na rok liczbie skategoryzowanych obiektów, szczególnie hoteli. Stan bazy hotelarskiej w Polsce według kategorii przedstawia poniższy wykres. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.